Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Zostawcie oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteście nowi na kanale. No i tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, idziemy do tego niebieskiego znacznika. Nie wiem w sumie co tu schodzi, ale zaraz się dowiemy. Welcome my friend. My name is Sargon, curator of mythical and extraordinary antiquities. I have everything your heart could desire and more. For a price, of course. I've never met a merchant so proud of his goods. Your items must be impressive. They're the finest in all the Greek world. I promise you that. Or may Zeus strike me down. I'm always happy to part with some drachmi if the price is right. I'm not interested in drachmi. The only currency I accept is orichalcum. I've never heard of it. Few have, thankfully. It's a precious metal from a time long before our own. It possesses many properties that Sargon finds appealing. What exactly do you sell? Many things, my friend, many things. I have weapons, armor, fashionable garments, and accessories for you, your friends, and even your ship. What kind of merchant doesn't take drachmi? The kind who is interested in rarer and more valuable forms of payment. Tell me where to find orichalcum. You can find it all over the Greek world if you know where to look. You can also check the message board for special jobs. Sargon is not the only one to deal in orichalcum. No to już wiemy, po co nam to all będzie right. potrzebne. Let's see what you have to offer. Olimpijski oikos. Wykonuj zadania codzienne oraz konkretne zlecenia wojenne lub zlecenia zabójstw, aby zdobywać więcej fragmentów orichalcusu. Możesz je wymieniać u Sargona na epickie lub legendarne przedmioty, albo zdać się na wolę bogów i przejąć dar olimpijski. Bez sens trochę, no ale okej. Serio? Trzy dni, 12 godzin, 45 minut. No spoko. Czyli krótko mówiąc, tablice ogłoszeń informacyjne warto odwiedzać, żeby zdobywać coś. Tylko, że ja sobie bez tego też poradzę, tak myślę przynajmniej. I remember Mother's stories of Kira and the Sacred Wars. I wonder if she ever came here. No zobaczmy. Trochę tego jest. To są te zlecenia cotygodniowe. To są tutaj miejscówki, nie? No ale tego mi się nie chce robić, nie mam zamiaru robić tych zleceń. Olać to tak szczerze mówiąc. Nie jest to jakieś według mnie potrzebne mi w tej grze. Damy radę na tych zwykłych itemach, zwłaszcza, że już jakiś czas temu zmieniłem sobie poziom na najniższy. Bo chcę poznać po prostu historię, zamiast się męczyć z walce z tym samym gościem po 300 razy. Jakieś tam opancerzenie i to się znajdzie na pewno. Więc nie ma sensu, jak znajdziemy jakiś legendarny item, który nam będzie pasował, to sobie go będziemy po prostu ulepszali, tak jak w poprzedniej części. Bo tak to nie ma sensu. Dobra, idźmy tutaj. 70 metrów mamy do znacznika. Dużo tych tu nie ma. O, na tego mi kurwa czemu mać? Czemu mi tego gościa nie oznaczyło? Ugh!
I don't believe it. Ja też nie wierzę, więc luz. Dobra, to trucie mu weszło. Jeszcze się zablokował. Okej. Narka. Czemu mam tego nie wziąć, nie? Skoro i tak już ich ściągnąłem wszystkich, nie? Dobra. Rozumiem, że to było gimnazjum, tak? Dobra, dobra. No to lecimy dalej, nie? Ta miejscówka. Tu mamy jeszcze jakieś morskie zadanie. Okej. Okay. Takie będziemy robili miejscówki, takie zadanka. Ale nie będziemy robili zleceń. Siema. Nie wiem, ja już się dawno opowiedziałem chyba za tym, nie? Że jestem ze Spartem. Który masz level, przyjacielu? Łatwo. Dobra, tu jest jakiś kłeścik gdzieś tam w tamtą stronę. Kłeścik czasowy, zobaczymy o co z nim chodzi. Kiery. Is there something you need? A crate of good wine was lost at sea. Pirates sank a merchant ship. I need that wine for tonight's banquet. You can probably still get it back, if you don't mind getting wet. Only someone truly brave would wade into those waters now. The pirates are still nearby, and I've heard rumors of a shark spotted close to the port. You want me to destroy all the pirate ships? That's exactly it. Will you do it for me? I'll help you. I mean your debt. May the fates be on your side. Żaden problem. Tylko powiedzcie mi, gdzie jest mój statek, nie? Tu gdzieś chyba jest port. I mogę w nim... Dokładnie. I przy porcie mogę, jeśli się nie mylę, wezwać mój statek. Więc podejdźmy. Gdzie my to mamy tutaj? Okej. Dobra. No spoko. Przy okazji się dzień zrobi. Siemanko. Dobra.
Dobra, teraz pytanie, jak wyglądają pirackie statki w Grecji. We've spotted some salvage! We are going as fast as we can, Commander! The rowers need a break, Commander! Czekajcie, gdzie ten quest jest? On jest jakoś oznaczony? Nie, nie ma go tu oznaczonego totalnie. We need to let the rowers rest, Commander! We can't go any faster! Spróbujmy w ten statek walnąć po prostu. Nie, no ci są chyba dobrzy, nie? Tamten mi wygląda na taki trochę piracki. Okej. Okay. Zobaczmy, czy to nam zaliczy tego questa. Jedną piątą questa. Dobra. Spadł do wody. Szybko pozbierajmy. Dobra, to był ten, okej. Okay. No to git. To jeszcze 4. Jeszcze 4 takie potrzebuję znaleźć. Serio, hełm awanturnika? Ale to może być ciężkie. Może być ciężkie zrobienie tego zadania. Bo tu praktycznie nie ma w ogóle statków. Tam jest chyba taki. Nie. Ale tam widzę chyba jakiś. A wiemy, że łowcy nagród polują. Po co mi o tym przypominacie? Tam są chyba 2. Tu są 2, więc git. Alaka, a miss!
Ci to jacyś kamikadze byli. Dobra, będą trzy. No, od razu wjechałem na typa. Ciekawe. Piraci, którzy nie potrafią pływać. Mam nadzieję, że zaliczy, nie? Że się zatopił. Okej. Fajnie, bo mamy kolejny. Nice, będą cztery już. Zamiast zaskoczyć do nich, to wskoczyłem do wody, no ale spoko. Siema. Ty pospadł do wody od razu, nie? Okej, przejęte, szybkie zebranie. Jeszcze jeden potrzebuje. Jeszcze jeden statek potrzebuje taki. Tak, może, też tak można, nie? Tylko jeszcze jeden statek. Kurde, nie widzę tu żadnego. Kurde, no jeszcze jeden, come on. Jeszcze jeden potrzebuję. O, tam jest dobry git. Albo to nie taki. Nie, to nie ten. Kurde, myślałem, że to ten, a on z daleka tak wyglądał. Dobra, zaraz coś znajdziemy. Czy my w ogóle nie dopływamy przypadkiem do... No tak... Powoli, nie? Gratulować, nie?
sami w nas władowaliście. Dobra, wjeżdżam z niego w buta, nie? Trzeba powinna zapłacić podwójnie, bo jeszcze jeden statek zatopimy. Zróbmy tak. Okej. To nas podłączy jakoś do nich? Lubię tą umiejętność, bo zawsze któryś z nich wypada poza burtę. Okej. No i chyba z racji tego, że nie jesteśmy już w walce, możemy się tu steleportować. Git. Dobrze, że jest to szybka podróż, bo przynajmniej nie muszę biegać przez... właściwie płynąć przez pół mapy. Szybka teleportacja, już jesteśmy na miejscu do oddania questa, nie? W tamtą stronę gdzieś to chyba było, nie? No, dokładnie. Back already? Did you destroy them all? It would be hard to piece them back together. You're a true warrior. Please, take this as thanks. That'll do. Dzięki. Okej. Dobra, i co my tu mamy jeszcze tutaj i tutaj coś mamy? No to pójdźmy tutaj. Mamy 5 minut. Nie. Mamy 10 minut. Myślę, że akurat zdążymy to zrobić i podejdziemy też jeszcze tam. O, kolejny kolega. Tutaj jakiś biega. Znowu mam na plecy zakraść się. Ona jest szybsza. Kurna, zasrany kundel.
obrażonka od trucizny. Nie pijcie z tego już. Okej. Nie polecam wam z tego bajorka już pić. No dobra. Najpierw to zrobimy. Czy koleś w ogóle stoi, nie? Domek dla gości, to nie jest domek dla gości. Tak naprawdę zdradzili mnie ludzie, nie? Dobra, jak tu wejść? Tędy. A potem drugi. O matko, po co ona wchodzi na dach? A, tędy, okej. No dobra. No to zrobiona miejscówka. Zobaczmy, co mamy dalej. Quest czasowy, okej. No to idziemy. Czekajcie, bo tu jest most. To sobie przejdę mostem już. O, siema wilk. Nawet wilk się mnie już boi, nie? Przejdę tędy, przejdę chyba, nie? Jak się do tego dostać, tędy? Okej. Już zaznaczyłem, to biorę, nie? Siema. Kiere. Anything you need a mercenary's help with? Athens has abandoned me, Miss Theos. I was accused of trying to destroy a shrine, and now I have nothing. I have lost my citizenship. That's a harsh punishment. I was framed. Now I wish I had destroyed it. Or at least had my revenge on the man that framed me. And you want me to slay him? Yes. His death is the only answer. I'll take care of it. It's time someone showed me mercy. Here. Okej. Nie wiem, czemu od razu mi przyłączyło tak. Gdzie on jest? Tutaj. No to git. Idziemy. Zdążymy. Bez problemu jeszcze w tym odcinku to zrobić. No i w następnym będziemy lecieli już dalej. Myślę, że w następnym odcinku już nawet wbijemy 16 level. Tutaj mi się coś wydaje. Muszę trochę rzeczy porozwalać, żeby mieć na...
Żeby mieć rzeczy na ten. A, porobimy go jeszcze. Który masz level, kolego? Piętnasty. Czym ty we mnie tam rzuciłeś, kolego? Jeszcze się cywil na patoczył, nie pozdrawiam. Ale tego ściągnąłem. Tego ściągnąłem, więc git. Bo jak wczytam, to on będzie powolony już. Tak przynajmniej powinno być. Najlepszą strategią na pokowanie przeciwnika jest obniżenie jego poziomu zdrowia do zera przy jednoczesnym zachowaniu swojego własnego poziomu zdrowia powyżej zera. No kurna. Ktoś, kto to wymyślił, miał 200 IQ normalnie. Ciekawe, czy on tam leży, ten koleś. Chyba leży. Zobaczmy. Nie, nie ma go. To lipa. Tamtędy biegnie. Dobra, olać. W takim razie. Prędzej czy później i tak go ściągniemy. Pójdźmy oddać tego questa. You again. Have you killed him? Your man is dead. What's mine is yours. Please. Thank you. Okej. Okay. Gotowe. Dobra, ludzki, będziemy kończyli. Troszeczkę krótsze, ale no. Nie ma sensu rozpoczynać tutaj tego miejsca. Dlatego sobie weźmiemy i pójdziemy tam już w następnym odcinku. A dalej zobaczymy pewnie tutaj te dwa miejsca. Albo te dwa. I ten obszar będziemy robili na końcu, tak coś czy jest z tym questem, bo tu jest pole bitwy, nie? Który będzie trzeba przejąć. Tak jakby tę ateńską część. Tu są w większości Sparty dookoła. Tu już to nawet przejęliśmy, nie? A tutaj są Ateny, więc trzeba będzie to ogarnąć. Ale tak jak mówię, w następnym odcinku. Na razie to wszystko. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie kciuka, suba, dzwoneczek, jak jesteście nowi. I zapraszam na kolejne filmy i streamy. Trzymajcie się. Cześć.